Witam Państwa bardzo serdecznie. Temat tak naprawdę trochę nowy i trochę nie nowy. Myślę, że kilka słów wyjaśnienia na samym początku, o co tak naprawdę chodzi, bo się niedawno spotkaliśmy i rozmawialiśmy o Krajowej Rezerwie Wykonania i teraz pojawia się znowu informacja, że coś jest nie tak. Otóż proszę Państwa, dla uporządkowania pewnych faktów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jakiś czas temu ogłosiło, że będzie wspierało i nagradzało te województwa, które najlepiej sobie radzą z wykorzystaniem funduszy europejskich i utworzyło w tym celu dwa takie fundusze, które nazwało Krajową Rezerwę Wykonania. No, oczywiście opowiadam w pewnym uproszczeniu. Jedna Krajowa Rezerwa Wykonania dotyczyła Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli POKR-u, mówiąc w skrócie, a druga rezerwa dotyczyła Funduszu Spójności, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego. Ostatnia konferencja prasowa dotyczyła rozdziału dodatkowych pieniędzy z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w nagrodę dla województw za wdrożenie Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli tej pierwszej części. W lutym odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Kapitał Ludzki i podjęto decyzję o rozdziale tego drugiego funduszu, czyli pieniędzy przeznaczonych dla województw, które najlepiej radziły sobie z wykorzystaniem pieniędzy z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. I tak jak Państwo pamiętają, jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny, uzyskaliśmy kwotę 16 milionów euro, czyli około 40 milionów złotych. Liczyliśmy na ponad 130 milionów złotych. I myślałem, że gorzej być nie może. Okazuje się, że jednak może. W lutym, jak już Państwu powiedziałem, otrzymaliśmy informację, znaczy pojawiła się ta informacja, a do niej dotarły tak naprawdę w ciągu najbliższych dni. Pojawiła się informacja, że jeżeli chodzi o drugą rezerwę z Krajowej Rezerwy Wykonania, województwo nasze nie dostanie ani złotówki. Z tych pieniędzy, które miały być przeznaczone dla najlepiej wdrażających programy unijne województw, nasze województwo nie dostanie, jeszcze raz to powtórzę, ani złotówki. W mojej ocenie jest to niekompetencja koalicji rządzącej województwem, Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Przez w ciągu ostatniej kadencji, w mojej ocenie nadal to ma miejsce, województwem rządziły osoby, które nie posiadały odpowiednich kompetencji, straciliśmy jako region szansę na około 400 milionów złotych. Mówię tu o RPO i o programie operacyjnym Kapitał Ludzki. Jako przykład podam województwo opolskie, 50 milionów euro otrzymali z tej pierwszej Krajowej Rezerwy Wykonania z RPO i 44 miliony złotych z POKR-u, czyli w sumie na złotówki około 400 milionów złotych. My jako województwo dostaliśmy 40 milionów złotych. Jeżeli w przeliczeniu na mieszkańca, wiadomo, że województwo opolskie jest dosyć małym województwem, no strata ogromna. O skali tej straty może świadczyć również to, że budżet województwa dolnośląskiego wynosi na rok 2011 miliard 700 milionów złotych. Straciliśmy w ciągu kilku lat 400 milionów złotych i to pieniędzy, które miały być przeznaczone tylko na inwestycje. I to w tej sferze twardej, ale i miękkiej. Bo trzeba pamiętać, że program operacyjny Kapitał Ludzki jest to program i te pieniądze miały być przeznaczone przede wszystkim na to. Jest to program, który umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy. Mówiąc w skrócie, no w obecnej sytuacji, gdzie sytuacja z pracą nie jest najlepsza, jest to ogromna strata. Co gorsza, takiej szansy po roku 2013 już nie będzie na dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej. Te pieniądze w tak dużej wysokości już nie pojawią się w Polsce i w naszych regionach. Wszystko na to wskazuje, że Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny nie będzie w takiej wysokości przeznaczany na regiony. No to jest to strata nie do odrobienia. Podział środków z Unii Europejskiej i uzyskanie dodatkowych pieniędzy z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego